uczymy kompetencji miękkich takich jak zarządzanie ludźmi oraz kompetencji twardych takie jak analiza danych, analiza trendów rynkowych oraz zachowań konsumenckich. W czasie studiów studenci nauczą się myślenia systemowego i analitycznego, budowania kwestionariuszy badawczych, badających rynek, zachowania konsumenckie czy zachowania pracowników. Nauczą się również, jak zarządzać pracownikami, jak ich motywować, jak ich rozwijać i jak komunikować się, stosując odpowiedni styl zarządzania. Relacje pomiędzy wykładowcami i studentami są relacjami partnerskimi. Polegają na wymianie myśli, swoich opinii, doświadczeń. Wcześniej studiowałam już w Kolegium Civitas na innym kierunku. Bardzo podobał mi się sposób prowadzenia zajęć, dlatego zdecydowałam się na socjologię biznesu i zarządzania. Poza tym jestem na stanowisku kierowniczym i uznałam, że ta specjalność bardzo mi się przyda w pracy. Zapraszam na studia. Do zobaczenia w październiku.